Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. A tych pytań, drodzy Państwo, zwłaszcza jeśli chodzi o polskie sądownictwo, namnożyło się bardzo, bardzo wiele. Czy Polacy ucierpią na buncie sędziów? Dzisiaj to pytanie zadajemy zupełnie szczerze i naprawdę, drodzy Państwo, nie bez powodów. Po wyroku TSUE okazało się, że sędziowie, wydaje się, że będą mogli orzekać, stwierdzać i wyznaczać de facto, kto może być sędzią, a kto sędzią być nie może. Dlaczego tak się dzieje? A no dlatego, że wyrok, który niektórzy uznają za salomonowy, oczywiście chodzi o wyrok TSUE z 19 listopada tego roku, a troszkę wszystkim się kłania, a tak naprawdę nie rozwiązuje żadnych problemów. Ale do czego zmierzam? Coraz więcej sędziów zaczyna blokować postępowania, zaczyna składać pytania przeróżne, prejudycjalne, a w ostatnim czasie właśnie po tym wyroku zaczyna sobie uznawać, że może, że sędziowie mogą sobie wybierać, kto będzie sędzią, a kto nie będzie. Dzisiaj moim pierwszym gościem jest Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo serdecznie witamy. Panie ministrze, wraca pan, i to pędem trochę, z Senatu. Dosłownie przed kilkunastoma minutami uczestniczył pan w posiedzeniu komisji, która zajmuje się właśnie kwestiami między innymi związanymi z sądownictwem. Obserwowaliśmy pana wypowiedzi w Senacie. Ja miałem takie nieodparte wrażenie, że albo zła wola, albo nie wiem, może niewiedza sprawiają, że musiał pan tłumaczyć rzeczy absolutnie oczywiste, między innymi senatorom. Pierwsze pytanie, czy rzeczywiście dzisiaj Polacy mają się czego bać, panie ministrze? Mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym procesem, w którym niektórzy sędziowie próbują namówić innych sędziów do tego, żeby dokonywali weryfikacji tego, czy inni sędziowie, których sprawę na przykład w apelacjach rozstrzygały, czy inni sędziowie, z którymi są w składach orzekających, są de facto sędziami, de jure również. I to rodzi ryzyko tego, że po prostu jedni sędziowie będą wskazywać na drugich, że sędziami nie są. Dlaczego? Ponieważ oczywiście ta grupa sędziów, która organizuje protesty, wiece, na których pojawiały się politycy opozycji, a nawet widzieliśmy w Wrocławiu, że pojawia się oskarżeni przed tymi sądami politycy, byli politycy, jak pan Pinior, widzimy, że jest niestety ta próba stwierdzenia, że jak już mowa o jakimś sędzi, którego można status podważyć, to jest nowa Krajowa Rada Sądownictwa. I to rzekomo ma wynikać z wyroku TSUE, który w ogóle nie dokonuje żadnej oceny. Dali Bóg, która naprawdę Krajowa przeczytałem Rada, czy Rada ten Państwa wyrok. PRL. Wystarczy tę sentencję, która jest na końcu tego orzeczenia, przeczytać i zadać sobie pytanie, czy można w ten sposób zbadać Radę Państwa PRL. Ja chciałbym 746 sędziów takich orzeka w Polsce, ale dziwnym trafem to nie nich rzekomo ma dotyczyć to ale orzeczenie. Może dla tych sędziów, którzy organizują dzisiaj protesty, to Rada Państwa Polski Ludowej to był organ absolutnie demokratyczny, wybrany według wszystkich możliwych zapisów. Ja tylko przypomnę, że ta Rada Państwa była niezgodna nawet z przepisami PRL-u, ale dobrze, panie ministrze, okej. Okay. To ja dzisiaj otwieram na przykład Gazetę Wyborczą, drodzy państwo, na pierwszej stronie czytam sobie następujące zdanie. PiS ma sposób na niezależność, sędziowie do więzienia. Zbigniew Ziobro chce kar odsiadki dla sędziów, którzy wypaczają wymiar sprawiedliwości, to w cudzysłowie. Oczywiście na wszelki wypadek dali pytajnik, prawda? Jak czytam coś takiego, to naprawdę, panie ministrze, drodzy państwo, naprawdę zajmuję się polskim sądownictwem. Nie zauważyłem, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości chciało kar więzienia dla sędziów, którzy mają takie, a nie inne zdanie. Może pan tam to rozświetli, że tak powiem. Zaskakująca jest ta pozycja z nagłówków w pierwszej strony w Gazecie Wyborczej z tego powodu, że jedyne, co się pojawiło w debacie publicznej, to brzmienie przepisów obowiązujących w Niemczech. Na razie nie ma decyzji, że takie przepisy będą obowiązywały w Polsce. Nie ma takiej decyzji. Natomiast znamy przepisy, które obowiązują w Niemczech, i tam to zachowanie, które redakcja w sposób dosyć niefrasobliwy próbuje parafrazować, jest typem kwalifikowanym dzisiaj obecnego w polskim kodeksie karnym przestępstwa z artykułu 231, czyli przekroczenia uprawnień do niedopełnienia obowiązków, bo w typie podstawowym w Polsce jest to wobec każdego urzędnika do 3 lat pozbawienia wolności. W Niemczech dla sędziów ta kara jest wyższa, po prostu dla sędziów. I ten nagłówek mógł być uzupełniony o dwa słowa, czyli jedno z określenia: sędziowie do więzień
w Niemczech. Bo takim dziwnym trafem to tylko jest parafraza tego, co jest w tym państwie. A z drugiej strony również oczywiście znamy przepisy we Francji, które regulują na przykład jasną sytuację, z którą mieliśmy do czynienia w niedzielę, bo jasno wskazują, precyzują tak naprawdę, jakiego rodzaju zachowania należy odbierać jako te zachowania, które przeczą zasadzie apolityczności, a zasada apolityczności jest wyrażona w polskiej konstytucji i podlega interpretacji. A patrząc na przepisy francuskie, one precyzują już konkretne zachowania, które są sprzeczne z tą zasadą. I już sam fakt, że znamy te przepisy, jest dzwonkiem na alarm. Oczywiście nie jest wykluczone, że zaproponujemy takie same przepisy, jak są na Zachodzie. No wydaje mi się, że skoro tam nikt nie ma pretensji, że takie przepisy funkcjonują i taki rygor odpowiedzialności jest zastosowany wobec sędziów zarówno karnie, jak i służbowo, bo ten przepis francuski jest regulacją służbową, to przecież praworządność tam jest. Są gwarancje wszelkiego rodzaju, tak jak w Polsce, jesteśmy wszyscy członkami Unii Europejskiej. Zatem rzeczywiście warto wiedzieć, co się dzieje u naszych sąsiadów, partnerów w Unii. Panie ministrze, ja pytam nie bez przyczyny, ponieważ bardzo wielu naszych widzów, czytelników portalu W Polityce.pl, tygodnika sieci, zaczynają nam zadawać trudne pytania. Mianowicie widzą na przykład pana sędziego Markiewicza, szefa Stowarzyszenia Sędziowskiego Justicja, który mówi tak: nie będę przychodził do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, bo uważam go za organ, który nie powinien wykonywać swoich czynności. Nie będę stosował się do tego, co się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo wychodzę z założenia, że to jest neo-KRS, tu używam tego określenia, którego ta część, zaznaczam, z 10 tysięcy sędziów zaledwie 200 lub 300 tak naprawdę stoi dzisiaj za tym buntem. I kolejna sprawa, ten sędzia wydał sobie jakiś wyrok, ale ja go mogę podważyć, bo zasadniczo uważam, że został opiniowany przez KRS, neo-KRS, w związku z powyższym ja uważam, że to jest niekonstytucyjne ciało, przepraszam, wybrane w niekonstytucyjny, niewłaściwy sposób. No to pamiętajcie, no to rodzi się pytanie, jak długo mamy jeszcze patrzeć na narastającą anarchizację sytuacji w polskim sądownictwie, jak długo nawet Wojciech Biedroń, ja stając przed sądem, nie będę drżał o to, że za chwilę ktoś podważy ten wyrok, bo uzna, że wydał go człowiek opiniowany, i tu znów cytuję, przez neo-KRS. Proszę to nam wytłumaczyć, jak pan na to patrzy. No przede wszystkim dzisiaj podczas komisji, o której pan wspominał, dosyć jasno przekazałem komisji, też byłem zdziwiony, że musiałem przypominać osobom, które mają statusy w świecie prawniczym bardzo wysokie, o brzmieniu niepodważalnej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, o tym, że nadrzędność jest polskiej konstytucji nad prawem unijnym, i nawet interpretacje zmanipulowane tego wyroku nie mogą prowadzić do wypaczenia hierarchii źródeł prawa w Polsce opartej na nadrzędności konstytucji. I byłem zaskoczony, że w zasadzie kilka osób powiedziało, że jest nadrzędność prawa unijnego, i mówili to przedstawiciele ważnych urzędów w Polsce. Mówił to sędzia Sądu Najwyższego, mówił to przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, bez zająknięcia, że no w Polsce jest konstytucja, są wyroki Trybunału wydawane, i to nie przez, no ja mogę w różny sposób nasz rząd ocenia, pan profesor Safian w różnych wystąpieniach, ale no wydaje mi się, że dla tego środowiska jest to autorytet, który mówił w wyrokach jako prezes Trybunału, że polska konstytucja jest najwyżej. Potem pan Rzepliński też mówił to, że polska konstytucja jest najwyżej. Jeśli argument ze świata prawniczego mnie przekonuje na przykład opozycji, to podałem również argument ze świata politycznego. Marszałek Sejmu na czas postępowania przed Trybunałem w jednej ze spraw, który Trybunał z panem Rzeplińskim w składzie jako przewodniczącym, no właśnie, stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny nawet nie tyle, co może badać traktaty, ale nawet prawo pochodne Unii, czyli to prawo, które wewnętrznie tworzy Unia. I pan ówczesny marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna stwierdził, że jak najbardziej Trybunał może to robić, bo polska konstytucja jest nadrzędna. To ja Państwu... tutaj naprawdę kaliber tych poglądów dotychczas był jasny, ale no oczywiście teraz już nie Trybunał Konstytucyjny, nie polska konstytucja, tylko, a zresztą wymachiwali nią, miał być to ten kieł Narwala według pana profesora Matczaka, no tylko że chyba ten kieł Narwala znajduje się w naszych rękach obecnie, a nie w ich. No ja tylko przypomnę jaśnie Państwu, że to wyrok z 16 bodajże listopada 2011 roku, gdzie uznano właśnie Trybunał Konstytucyjny jako de facto w kilku wyrokach. I to w kilku, tak, oczywiście. Ale to jest konsekwentna linia orzecznicza Trybunału w kilku wyrokach, wyrażana przy okazji zarówno analizy traktatów unijnych, również Trybunał Konstytucyjny Polski przywoływał analogiczne orzecznictwo Trybunałów Krajowych w innych państwach członkowskich. I dla każdej osoby, która się zajmuje prawem unijnym, chociaż miała chwilowe zetknięcie z tą dziedziną prawa, to wie, że od początku funkcjonowania Trybunału, ówcześnie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, teraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
Europejskiej. Zawsze był ten spór między krajami a Trybunałem i zazwyczaj Trybunał w takich niektórych wyrokach mówił, że jest prymat prawa unijnego, a potem Trybunały Krajowe się z tym nie zgadzały. Dokładnie. I żadnym z tych państw nie słyszę głosów pod tytułem, żeby to państwo się wyrzekło swojej suwerenności, bo w tej konkretnej sprawie Trybunał orzekł w jakiś sposób, tym bardziej, że akurat w tej sprawie nie orzekł nic w polskim KRS-ie. Tę kwestię mamy jasną, to posłuchajmy pana sędziego Juszczyszyna, który ostatnio kilkakrotnie pozwalał sobie na wyrażanie swojego zdania o różnych kwestiach. Zobaczmy to wspólnie. Proszę państwa, chcę wygłosić oświadczenie. Nazywam się Paweł Juszczyszyn, jestem sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie, do wczoraj delegowanym do orzekania w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. W związku z odwołaniem mnie z delegacji do Sądu Okręgowego chcę podkreślić, że prawo stron do rzetelnego procesu jest dla mnie ważniejsze od mojej sytuacji zawodowej. Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę. Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie. Dziękuję. Czy cofnięcie pańskiej delegacji to jest prawda? Nie będę odpowiadał na żadne pytania. Dziękuję pięknie. Kolejny raz mamy sytuację, kiedy przedstawiciel środowiska sędziowskiego, to moja opinia, jeśli pan minister pozwoli, wykorzystuje salę sądową dla przedstawiania jakichś swoich, gdybym złośliwy, powiedziałbym, histerii, ale jednak wypowiedzi, które mają jednak posmak polityczny. Ja już pomijam drobny fakt, że oprawę wideo zapewniał Komitet Obrony Demokracji, a tu już naprawdę bardzo blisko do polityki, od której sędzia powinien być jak najdalej. Oczywiście, że sędzia powinien być jak najdalej od polityki. Nikt nie kwestionuje tego, że sędziowie powinni być niezawiśli, ale wygłaszanie apeli do innych sędziów z sali sądowej podczas konferencji prasowej jest rzeczywiście rzeczą niespotykaną. Chyba ostatni raz takie wystąpienia w mediach prezentował pan sędzia Tuleja, kiedy tak z łańcuchem pozował do mediów, pozując na tego szeryfa, który poskromił tych walczących z korupcją urzędników, bo on de facto tego dotyczyło postępowania. Czyli wyroki wskazujące. Ale w każdym razie no, próbował siebie tak kreować. Oczywiście dzisiaj też próbuje być męczennikiem, tak jak pan Juszczyszyn. Ale chyba z tego, co wiem, rzecznik generalny nawet w jego pytania periodycjalnego no, zakwestionował możliwość kierowania przez niego pytań w tej sprawie. Mało tego, uznał te pytania za, tu cytuję, niedopuszczalne. Tak, taka jest opinia rzecznika w jednym z postępowań i niestety, ale to jest też wyraz tego, tej próby. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości nie jest taki, jakiego oczekiwało środowisko sędziowskie, zgłoszone wokół tych osób, które paradują w tych koszulkach, konstytucja po sądzie i tak dalej. Natomiast próbuje się wskazywać pana sędziego Juszczyszyna jako osobę, której się kwestionuje zasadę, próbuje się kwestionować jego niezawisłość. Nikt nie kwestionuje jego niezawisłości. Powiem więcej, żeby pan sędzia jak najszybciej rozpoznał apelację, która została złożona, bo to są sprawy ludzi. Oczywiście skutek tego działania wedle decyzji innych sędziów tego rozstrzygnięcia aktualnie nie może szybko wydać, ale być może będzie mógł sprawę zakończyć, bo takie są przepisy prawa, które my uchwaliliśmy zresztą. Bo gdyby to się działo za platformy, to ten sędzia po prostu by miał z dnia na dzień sprawę zabraną. A to ja pamiętam sprawę sędziego Piebiaka i kwestię odwołania go z delegacji. No uznano, że wszystko NSA się wypowiedział, Trybunał Konstytucyjny się w tej sprawie wypowiadał, ale jakby sednem tego sporu wokół sędziego Juszczyszyna jest to, że próbuje się wskazywać, że ktoś kwestionuje jego niezawisłość. Nie, nikt nie ze strony rządowej, żaden polityk, przynajmniej ze znanych mi wypowiedzi, nie powiedział, że w tej sprawie ma orzec A albo orzec B. Spór dotyczy pewnych prerogatyw, kompetencji. Bo jednak mimo wszystko próba podważenia, a taką niewątpliwie jest chęć oceny prawidłowości powołania KRS-u, jest próbą zakwestionowania funkcjonowania konstytucyjnych organów państwa, poczynając od KRS-u. Następczo mowa o Trybunale Konstytucyjnym, który wydał wyrok o zgodności funkcjonowania tego KRS-u z konstytucją. Po
niekwestionowaną linię orzeczniczą również sądów administracyjnych, bo wypowiadały się na przykład w sprawach o komisji, że nikt nie może podważać, nie ma drogi prawnej, by podważać decyzje personalne Sejmu. Sejm dokonuje oceny, dokonuje wyboru i nie ma ścieżek prawnych, bo musi się po prostu ten wybór być dokonany i jest rozdział władz, właśnie dlatego nie ma, jest ta kontrola demokratyczna nad Sejmem i Sejm na podstawie mandatu demokratycznego podejmuje swoje decyzje personalne. No i w konsekwencji ostatnią osobą, którą organem konstytucyjnym, który próbuje w ten sposób kwestionować sędziowszczyzny, jest prezydent, którego akt powołania, nawet zakładam, że nawet gdyby doszło do drobnych błędów, to sanuje wszelkie te błędy, ponieważ jest niepodważalnym mandatem do wykonywania władzy sądowej w Polsce. 19 listopada potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, właśnie w tym wyroku twierdząc, że nie podlegają te decyzje personalne prezydenta żadnej kontroli. To cytat. Drodzy państwo, kończymy i dosłownie za kilka minutek, bardzo krótko, spotykamy się znowu z kolejnymi gośćmi. Zapraszam. Witam państwa ponownie w tej kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. W pierwszej części rozmawialiśmy o swoistym buncie części środowisk sędziowskich z panem ministrem Sebastianem Kaletą, wiceministrem sprawiedliwości. A teraz, drodzy państwo, mamy kolejnego gościa, pani Hanna Gil-Piątek, to Polska Lewica, bardzo serdecznie witam. I pan minister Sebastian Kaleta, który został z nami na drugą część tego programu. Czy Polacy ucierpią na buncie sędziów? Gdzieś zostawiamy to pytanie bardzo otwarte, bo chciałbym państwu pokazać pewne wideo. Wideo, na którym jest niewątpliwie legenda polskiej Solidarności, pan Frasyniuk, który w trakcie właśnie jednego z tych protestów sędziowskich pozwolił sobie na następujące wykrzyczane, tu państwo usłyszą, stwierdzenie. Cytuję. Otóż ja namawiam państwa, żeby cytować Frasyniuka, żeby cytować więźniów politycznych z czasów stanu wojennego. Jedź wieczora! Jest, drodzy państwo, 15:24, zaraz 15:25, więc musieliśmy jednak wyciszyć to stwierdzenie dość ocenne, którego użył pan Frasyniuk. Oczywiście określenie i stwierdzenie no wulgarne, takie, które gdzieś chyba nas wszystkich uderzyło i no zdecydowanie nieparlamentarne. Pani Hanna Gil-Piątek, chciałbym panią spytać, co pani sądzi o tego typu wypowiedź człowieka niezwykle zasłużonego dla polskiej demokracji, nie będę tego absolutnie podważał, no a dzisiaj zainteresowanego pewnym konfliktem, w którym dzisiaj chyba wszyscy jesteśmy politycznie. Ja myślę, że ta agresywność języka zarówno z jednej, jak i z drugiej niestety czasem też strony również przysłużyła się do tego, że jako lewica jesteśmy w tej chwili w Sejmie, dlatego że bardzo wyraźnie było widać, że ludzie mają dość tej wojny na górze, że mają dość tego agresywnego języka sporu. I oczywiście, że można teraz na przykład pożartować, że na przykład to była, nie wiem, artystyczna parafraza jakiegoś na przykład wiersza, tak jak portrety wieszane, prawda, na szubienicach były niby artystyczną parafrazą jakiegoś obrazu i był to happening. No ja jestem akurat artystką z wykształcenia, no, więc nie zgodzę się, żeby to było. Środowisk jednak niezwiązanych z władzą, nie będziemy to też tak ważne. Żartować. Powiem tak, no pewna kultura wypowiedzi nas obowiązuje. Z drugiej strony na takim wiecu rzeczywiście takie słowa mogły paść, na marszach niepodległości często padają. Ze strony znanej osoby publicznej? Proszę pana, mogły paść na wiecu proszę takie dać słowa? Proszę dać mi skończyć. Nie usprawiedliwiam tego języka, natomiast na marszach niepodległości padają gorsze słowa, a państwo na to w ogóle nie reagujecie. Ale wyobraża sobie pani, ale że... Proszę, z marszu niepodległości, czy ktoś mówi z jakaś osoba publiczna reprezentująca konkretne ugrupowanie polityczne, no już się z nim nie zgadzam w wielu rzeczach, ale nie jestem sobie w stanie przypomnieć, żeby, nie wiem, Majran Kowalski zaintonował okrzyki Platformy. No nie słyszałem takiego wypowiedzi, a jest bardzo radykalnym w wystawianiu się wie politykiem. Pan, jeżeli dla pana na przykład próba
wypowiedzenia, wykrzyczenia z trybuny, że kogoś będziemy wieszać na drzewach zamiast liści, nie jest groźbą karalną, no to ja przepraszam. A to też chciałam powiedzieć, że jakby rozmawiajmy tutaj dzisiaj, a nie przekrzykujmy się, bo mam wrażenie, że jakby pan jest przyzwyczajony do tej retoryki walki. Ja bym wolała jako lewica, żebyśmy rozmawiali merytorycznie. No, merytorycznie pani powiedziała, że pani rozumie taką wypowiedź wygłoszoną na wiecu. Ja jestem temu przeciwny, tym bardziej, że chwilę wcześniej na tym wiecu wypowiadał się pan Zdrojewski i pan Zdrojewski dziękował sędziom za obecność na tym wiecu, a chwilę po panu Frasyniuku, no właśnie, znaczy, chwilę po panu Frasyniuku wypowiadał się pan Zdrojewski i chwilę później wypowiadał się pan Pinior, który, jak okazuje się, był na zgromadzeniu, a na którym również był sędzia, który ma rozstrzygnąć jego sprawę korupcyjną. I pan Zdrojewski cieszył się, że są sędziowie, a wcześniej pan Frasyniuk takie okrzyki głosi i na Marszu Narodowców, nawet jak wznoszą osoby okrzyki, z którymi się możemy nie zgadzać, które nie powinny padać, ale mimo wszystko mówimy o wiecu, w którym uczestniczyli sędziowie. Mm-hmm. I słyszymy, że ktoś na nie było nigdy na Marszu Niepodległości. Znaczy, nie wiem, nie widziałem nie pani Gersdorf, ani pana Przymusińskiego na władza, Marszach Niepodległości, by wznieśli okrzyki razem z zgromadzonymi obywatelami, więc różne niestety rodzą się wątpliwości, ale kto ten okrzyk przejął. Bo to wydać ewidentnie, że zgoda z panią poseł, że na Marszach Niepodległości również padają określone, niezbyt przyjemne, dokładnie, czy często wulgarne. Natomiast na pewno opozycja jest zobowiązana do tego, i tutaj pozwoli, rzeczywiście ja się zgodzę z panem redaktorem, do używania języka parlamentarnego. To prawda, ale i nie robienia, chciałbym tylko dokończyć myśl. 120 tysięcy, często więcej osób, które uczestniczy w Marszu Niepodległości, jednym dla mnie z piękniejszych takich bardzo symbolicznych momentów polskiego roku historycznego, może się zdarzyć osoba, prowokator bardzo często, bądź osoba, no, delikatnie rzecz ujmując, niezrównoważona pod względem ideowym, która sobie podniesie taki okrzyk. Ale pani poseł, tu mamy sytuację, no jednakowoż inną. Mamy tu człowieka, który jest dla bardzo wielu symbolem obecnej opozycji, politykiem, jak ja to mówię, niepraktykującym, znaczy politykiem niesejmowym, który jednak używa tego typu określeń na imprezie, która z polityką nie może mieć kompletnie nic panie wspólnego. Panie redaktorze, to ja powiem tak, jeżeli tam na Marszach Niepodległości, które zresztą są coraz mniej liczne, bo w tym roku zdaje się, że Parada Równości liczebnie przeskoczyła Marsz Niepodległości o 1000 uczestników. Błagam. Takie było oficjalne liczenie, które podjęło. No to wystarczy na zdjęcie. Jeżeli mogę powiedzieć do końca i skończyć, bo rozmawiamy tutaj kulturalnie i to nas obowiązuje, to jeżeli są tam prowokatorzy, to dlaczego oni są zapraszani na trybunę? Bo nieraz z tej trybuny na Marszach Niepodległości rzeczywiście no, leciały groźby karalne. To były okrzyki, dzięki którym na przykład ja i moja rodzina mogła się czuć zagrożona i niechciana w tym państwie, podczas kiedy to jest święto wszystkich Polek i Polaków. Święto niepodległości. Bardzo ciekawe, że manifestacje organizowane przez sędziów z udziałem bardzo znanych osób publicznych pani porównuje do Marszu Niepodległości. Nie porównuję tego, proszę pana, tylko mówię o tym, że myślę, po prostu że proporcja, pewne rzeczy wam przeszkadzają, a pewne rzeczy wam nie przeszkadzają. Czyli ja pani powiem wprost, że okrzyki wulgarne nawołujące do jakichkolwiek zachowań, które mogłyby stanowić przestępstwo, nawet jakieś zachowania, które nie powinny być przyjęte jako normy etyczne nawet w społeczeństwie, ja krytykuję. Natomiast pani powiedziała, że na wiecach to można mówić od psiorów. Ja nie powiedziałam, że można mówić, teraz bo też nie słyszałam, pani co było tam powiedziane. Panią, przepraszam, panią, pan to wyciszył. I panią, panią wysłuchałem. Natomiast pragnę zauważyć, że w tym wiecu we Wrocławiu wziął udział kilkadziesiąt osób, mówi się około 200 osobach. Więc zakładając, że natężenie, bo to sędziowie organizowali ten marsz na sędziów, w tym zgromadzeniu było złożone z kilkudziesięciu sędziów, no to jedna piąta, jedna szósta, jedna ósma tam zgromadzonych było sędziami. Gdyby patrzeć na te proporcje w Marszu Niepodległości, to należy uznać, że całe środowisko sędziowskie w tym Marszu Niepodległości brało udział. Więc natężenie osób, które są zobowiązane do zachowania apolitycznego,
było tak duże, że tam powinien któryś z tych sędziów wyskoczyć i odebrać mikrofon Frasyniukowi, powiedzieć: przepraszam państwa za to, że padłem na tym wiecu, ponieważ ten wiec nie ma charakteru politycznego, poza tym no, nie jest dopuszczalne, żeby sędziowie uczestniczyli w zgromadzeniu, co do którego mogą być analizowane pod kątem naruszeń prawa. Ja rozumiem, że pan minister na taki wiec następnym razem pójdzie i wyrwie mikrofon komu trzeba, okay? Nie, jako zwykły uczestnik nie mam ku temu prawa, bo jest wolność zgromadzeń. No, tutaj właśnie, pani proszę mi nie wpuszczać w maliny. Czyli rozumiem, że sędzia organizator takie prawo posiada. Zaraz, ale to mówimy o wszystkich sędziach, którzy tam byli. Oni wszyscy organizowali, bo... No nie znam nazwisk tych sędziów, którzy organizowali, którzy tam występowali. Zgodźmy się. No choćby mogli krzyknąć: nie zgadzam się, odejść, zamanifestować brak zgody. Nie widziałem tego. Schowali kitę, potem słuchali Zdrojewskiego i mu klaskali, że... Ja tylko przypomnę taką sytuację, żeby znowu kogoś nie obrazić. Ja tylko przypomnę taką sytuację, która zdarzyła się... No, już jakiś czas, długi czas temu, kiedy na marszu, na wielkim zgromadzeniu, tak, to organizowanym przez środowisko opozycyjne, w tym Komitet Obrony Demokracji, wystąpiły osoby z Zielonych, Małgorzata Tracz i Marek Kosakowski, które wyraźnie powiedziały, że no, Polska przed PiS-em to nie był może świat idealny. I tam też mogli im przerwać, prawda? Tak? Bo oni mówili coś niepopularnego, a jednak pozwolono im, mimo niezadowolenia, pozwolono im dokończyć. I na tym, proszę pana, polega wolność słowa. I tam było niezadowolenie, jak ktoś powiedział coś w sposób normalny, nie wymagający cenzury w stacjach telewizyjnych. Powiedział, a tutaj? Ja nie słyszałam w tym materiale, co tam dokładnie padło, ale pan minister może powtórzy. No przecież pani poseł, to nie mogę powtórzyć. Nie możemy o tej porze powtórzyć je i c z kreseczką na końcu. Także to nawet nie jest pisty. Zgadzam z panami, że to no właśnie o to mi chodziło. Znaczy wszyscy się zgadzamy, nie można, że nie można używać języka nienawiści, ale oczywiście tego i tutaj nie mamy, i tutaj jesteśmy na jednym stanowisku. No ale w takim razie, skoro na coś pozwalamy i ktoś nie wyrywał mikrofon, posłuchajmy na tej imprezie, na której pan Frasyniuk krzyczał z kreseczką na końcu, co krzyczał, to co tam się pojawił nagle polityk, i to taki no normalnie też działający pan Bogdan Zdrojewski. Ważną. Wiem, że wśród nas jest pani profesor Alicja Chybicka, pani senator, jest wśród nas pani Barbara Zdrojewska, jest wśród nas pan prezydent Wrocławia i minister kultury, pan Bogdan Zdrojewski. Bardzo proszę o zabranie głosu. Po takiej zapowiedzi będzie trochę trudniej. Izba refleksji. Były minister kultury, więc nie mogę przeklinać tak, jak zrobił to przed chwilą kochany Władek Frasyniuk. Ale mogę powiedzieć dwie rzeczy, które z mojego punktu widzenia są dziś najważniejsze. To, co mnie cieszy, to obecność bardzo młodych sędziów, bardzo młodych adeptów wymiaru sprawiedliwości. Oni patrzą nie tylko na dzień dzisiejszy, ale na przyszłość. Na kochany pan Frasyniuk, Izba Refleksji. To wszystko było. Mamy czynnego polityka, notabene startującego w szranki, kto ma być szefem Platformy Obywatelskiej. Mamy kochanego pana Frasyniuka, a impreza jest sędziowska, podobno apolityczna, całkowicie rzekomo niezależna. Ale to już proszę organizatorów tu pytać, bo lewica zdaje się nie organizowała to prawda. Ja też chcę panu powiedzieć, że zupełnie przypadkiem, co mi się teraz przypomniało, zaprosił pan do studia osobę, która jest autorką dosyć nieparlamentarnego hasła. I tutaj też nie mogę go powiedzieć, bo jest 15. Ona brzmi mniej więcej tak: literka P z przodu, potem lę i nie rodzę, tak? Dalej. I to było hasło, które rzeczywiście jest nieparlamentarne. Ono było noszone na przykład na manifach i na... Przez pana Blumsteina, pamiętam. Przez pana Blumsteina na przykład. Ja je wymyśliłam w 2008 roku. No i teraz jakby takie pytanie. Czy ten język nieparlamentarny, który występuje w debacie publicznym, no Józef Piłsudski, pamiętamy, co mówił i jakim językiem. No ale Juskowi wolno było więcej. No właśnie, no tutaj profesor Hartman też mówi, że Polańskiemu wolno było więcej, ale moim zdaniem nie wolno było więcej. Musimy kończyć. Więc chciałam powiedzieć, że okej, no organizatorzy może powinni zareagować, może rzeczywiście to nie była ta sytuacja, ale też, no czy my tutaj w tej chwili rozmawiamy o savoir-vivre politycznym? Możemy dyskusję ustawić. O niezależności sędziowskiej, dosłownie jedno zdanie, panie ministrze, bo naprawdę musimy kończyć. No niestety, ale te zdarzenia z Wrocławia podczas tych manifestacji, nie wiem, czy
było jedna, dwie, tam się krążyli sędziowie z tymi politykami w różną, w jedną i drugą stronę, ciężko powiedzieć, kto był czego organizatorem, ale no niestety pokazują, że ktoś w środowisku sędziowskim we Wrocławiu zapomniał, czym jest za polityczność sędziów, w szczególności, że przed tym sądem mają zapaść ważne wyroki i te wyroki powinny budzić zaufanie do sądów i właśnie bardziej niż te wyroki TSUE o niezawisłości, niezależności i zaufaniu do sądownictwa raczej rzutują tego typu wiece i zachowania. Drodzy państwo, obiecuję, że będziemy wracać do tej rozmowy. Czy Polacy ucierpią na buncie sędziów? Ja myślę, że odpowiedzieliśmy przynajmniej po części na to pytanie. Hanna Gil-Piątek, bardzo serdecznie dziękujemy. Serdecznie. Sebastian Kaleta byli moimi państwa gośćmi. Kończymy, bo naprawdę czas leci. Za chwilę publicyści, między innymi o tym, ale nie tylko. Zapraszam za dosłownie chwileczkę.